Osobisty stylista, czy to jest snobizm w dzisiejszych czasach? To absolutnie nie jest snobizm. Ja od 8 lat pracuję jako osobista stylistka i od 8 lat próbuję przekonać moich klientów do tego, że to nie jest próżność ani fanaberia, bo po pierwsze, ubrania są nam potrzebne do tego, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy osiągali cele. Niestety powiedzenie, że nie szata zdobi człowieka, jest dawno nieaktualne. Dzisiaj jak cię widzą, tak cię piszą, więc to ubranie jest naprawdę ważne. I na zakupach z osobistą stylistką można się bardzo dużo nauczyć, zmienić swoje nawyki zakupowe. Kupuje się w zestawach, wszystkie rzeczy pasują do siebie nawzajem, do osobowości mojego klienta, ale przede wszystkim do sylwetki moich klientów, bo jak wybieramy fasony, które świetnie na nas leżą, to już nie musimy dyskutować o guście, bo to może być fason zarówno kobiecej, dziewczęcej, falbaniastej spódnicy, albo na przykład stroju inspirowanego męską szafą. Ale jeżeli to pasuje do nas, świetnie kreuje nam sylwetkę, to będziemy w tym zawsze dobrze wyglądać. W tej chwili w sklepach wyprzedaże. Jak nie zgłupieć na tych zakupach? Co kupować? Do zakupów podczas wyprzedaży dobrze jest się przygotować jak do zakupów w supermarkecie. Tak jak kupujemy rzeczy, których brakuje w naszej lodówce, tak powinnyśmy kupować ubrania, których brakuje w naszej szafie. Przeglądamy szafę, sprawdzamy, czego nie ma. Być może znajdziemy tam ubrania jeszcze z metkami, niezałożone, ponieważ nic do nich nie pasowało do tej pory. Może mamy za mało dodatków na przykład. Też warto to wpisać na listę. Dobrze jest poznać swoją sylwetkę, to, żeby wybierać tylko rzeczy, które będą do niej pasowały. Dobrze jest w czasie wyprzedaży spróbować pójść do sklepów o półkę wyżej, dlatego że będziemy sobie mogli wtedy pozwolić na więcej, tylko pamiętajmy, że tak naprawdę luksus nie mierzy się ceną, tylko tym, jak się czujemy w ubraniu. To muszą być ubrania świetnie wykonane, gdzie nic nas nie ciśnie, nie gryzie, bo też są badania, które pokazują, że chętniej ubieramy rzeczy, w których miło się czujemy. Jeżeli sweter gryzie albo koszula jest zbyt sztywna, to nie będziemy w tym chodzić, nie łudźmy się. W co warto zainwestować? Ponadczasowo zawsze warto zainwestować w trencz, czyli klasyczny prochowiec, taki płaszcz, który jest dobry i na wiosnę, i na jesień, ale też na lato. Nie zapominajmy o tym, że my żyjemy w Polsce i również latem jest nam zimno. Dobrze jest mieć płaszcz, który robi wow, który robi wrażenie i na ten płaszcz naprawdę warto wydać trochę pieniędzy. Takim absolutnym must have, który ja zazwyczaj kupuję, to żakiet na jeden guzik do wysokiego biodra. To jest taki żakiet dobrze wytaliowany, który tam, gdzie talii nie ma, to ją zrobi, a tam, gdzie talia jest, to świetnie ją podkreśli. A żakiet to też jest coś, co zawsze możemy narzucić na siebie, wychodząc rano, wracając wieczorem, kiedy jest nam już zimno. Bardzo lubię ołówkowe spódnice, które są mega kobiece i fantastycznie podkreślają również krągłości. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy różne, jesteśmy bardzo kobiece i lubię to podkreślać. To nie jest tak, że musimy być super szczupłe, żeby nosić ołówkową spódnicę. Krąglejsze sylwetki, krąglejsze biodra też świetnie w takiej spódnicy wyglądają, tylko to my musimy uwierzyć, że jesteśmy w niej boskie. Warto też zwrócić uwagę na dodatki, bo one robią ten klimat sylwetki, prawda? Tak, zdecydowanie dodatki robią klimat i zdecydowanie one w Polsce są nadal traktowane po macoszemu. Nam się wydaje, że możemy kupić sobie jeden naszyjnik, taki srebrny, nie rzucający się w oczy i do tego pasujące kolczyki i to są już dodatki, które zawsze zrobią nam strój. Powinno być odwrotnie. Czasami klimat ubrania określają dodatki. Nam się tylko wydaje, że obserwujący nas nie zauważają pierścionka albo małej bransoletki, ale zazwyczaj to właśnie są rzeczy, które przyciągają uwagę. Więc warto poszukać również w czasie wyprzedaży, ale nie tylko, dodatków, które w jakiś sposób nas definiują. Pamiętajmy również o torebkach, ponieważ to właśnie z torebką robimy 10 sekund pierwszego wrażenia. Często o tym zapominamy. Uważamy, że torebka jest tylko po to, żeby przenieść jakieś rzeczy z miejsca do miejsca, ponieważ no, zwykle ląduje pod biurkiem albo na siedzeniu samochodu, ale to właśnie te pierwsze 10 sekund jest zawsze z torbą. Ona powinna być spektakularna, wcale nie musi pasować do wszystkiego, a przede wszystkim wcale nie musi być czarna. Lato w pełni, wakacje, wyjeżdżamy gdzieś na wczasy i zabieramy kostium kąpielowy. Często go jeszcze nie mamy.
Jakie są w tej chwili trendy? Na co zwrócić uwagę? Wybierając kostium kąpielowy, skupmy się najpierw na tym, żeby świetnie pasował do naszej sylwetki i żeby był dobrze dobrany rozmiarowo. Ja zawsze polecam wizyty u dobrych brafiterek, które potrafią świetnie dobrać staniki, ponieważ to rozmiar jest tak naprawdę najważniejszy. Teraz, aktualnie, najmodniejsze są kostiumy jednoczęściowe. Czasem trudno się do nich przekonać, ponieważ chcemy mieć opalony brzuch, na przykład. Jest w tym za gorąco, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby nasza sylwetka wyglądała fenomenalnie, to właśnie kostiumy jednoczęściowe są kostiumami do zadań specjalnych, ponieważ kilka warstw materiału, specjalny wyszczuplający materiał potrafi tak zrobić figurę i tak pięknie podnieść biust, że każda z nas, niezależnie od rozmiarów, wygląda jak bogini. Ja zawsze polecam pooglądanie sobie prawdziwych zdjęć Marilyn Monroe z plaży. Ona była bardzo krągła i to wcale nie był rozmiar 36, ale no, jej sex appeal po prostu bije po oczach w każdym właściwie kostiumie. Jeżeli jesteśmy sylwetką większą, wybieramy kostiumy na szerokich ramionczkach, ponieważ to szerokie ramionczka są lepsze dla większych sylwetek. W ogóle ramionczka rosną wprost proporcjonalnie do naszego rozmiaru. Warto o tym pamiętać. Oprócz tego stosujemy różne sztuczki. Pamiętajmy o tym, że duże wzory poszerzają, że błysk poszerza, że cekiny poszerzają. To jest też dobry sposób, jeżeli chcemy mieć na przykład większy biust. Niech coś się błyszczy na naszym kostiumie, albo niech będą falbanki, które jeszcze nabiorą powietrza na plaży, więc ten nasz biust będzie się prezentował okazalej, a niektóre z nas tego właśnie chcą. Więc jednoczęściowy kostium jak najbardziej, ale jeżeli chcemy dwuczęściowy, to też będziemy w nim świetnie wyglądać. Zawsze możemy wziąć do tego jakąś super chustę, świetny kapelusz, okulary. Potraktujmy zakup kostiumu kąpielowego jak zakup całościowy. Potraktujmy go poważnie, ponieważ to właśnie w kostiumie spędzamy tak 2/3 naszego czasu na wakacjach, więc to wcale nie musi być też jeden kostium. Może niech jeden będzie jednoczęściowy, drugi dwuczęściowy, a może nawet trzy. Jeśli chodzi o trendy w kostiumach kąpielowych, to moim ulubionym jest chyba zderzanie wzorów. Tak, żeby na przykład stanik był w kratkę, a dół na przykład w kropki. Pamiętajmy wtedy, że musi być jedna gama kolorystyczna, żeby to się nie gryzło, ale spokojnie możemy eksperymentować. Zresztą sam graficzny trend też jest bardzo silny. Biel z czernią, kwadraty, prostokąty. To też jest teraz bardzo na topie. Większość faszynistek bardzo, bardzo lubi ten trend. Oprócz tego, jak zwykle, paski marynistyczne. Możemy się poczuć jak w Saint-Tropez, w takim marynarskim stroju. Ja bardzo lubię też wszelkie wstawki ze złota lub srebra, coś, co sprawia, że kostium wygląda bardziej szlachetnie, bardziej glamour, bardziej elegancko.